drugi mecz w tym turnieju kwalifikacyjnym dla obu ekip. Już przejmuje piłkę z numerem 19 Gaucis. Drybluje, wpada w pole karne, strzał, pierwszy strzał, niecelny, pierwsze ostrzeżenie. Chyba jakieś drobne problemy techniczne, ale tymczasem strzałek w polu karnym reprezentacji Łotwy. Kolejna szansa. Teraz zgrywa tutaj do wbiegającego Matysika, stoper Jagielloni w polu karnym. I proszę, było naprawdę blisko, to była nasza najgroźniejsza okazja, ale... Chociaż no, z drugiej strony też nie jest łatwo ten, widać, defensywny mur przebić. Czasem teraz strzał z dystansu, taką próbę podjął znowu Tomasz Pieńko. Znalazła się ona pod nogami Pieńki, ten wpada w pole karne, szuka kolegi, dostaje piłkę pod nogi, Kacper Urbański i trafia, jest 1-0 dla reprezentacji Polski, 49 minuta, Urbański otwiera wynik tego spotkania. I on też kontynuuje, proszę bardzo, jakie ładne prostopadłe podanie Urbańskiego do Majchrzaka, ten wycofuje do Ojedele. Nie trafia w doskonałej sytuacji zawodnik Manchesteru United. Suniemy z tym szybkim atakiem. Ojedele do Bugaja, ten zbiegł do środka. Podaje do Majchrzaka. To będzie kolejna szansa. Przyjął efektownie, ale zupełnie nie w tą stronę, w którą by chciał. I możemy kontynuować atak. Już piłka z powrotem pod nogami Brzozowskiego. Dośrodkowuje, ale tam jest Pieńko. Strzela z przewrotki. Bugaj ma dużo miejsca i czasu. Na co się zdecyduje? Na strzał. Jaki efektowny. Piękne uderzenie Bugaja, naprawdę. Polu karny. To chcielibyśmy, żeby grały młodzieżowe reprezentacje Polski. Choćby za sprawą tego pana. Kacper Urbański gra dzisiaj znakomicie. Podał teraz do Pieńki. Suszko uratował? Wcale nie. Nie uratował reprezentacji Włoch. Strzelił gola samobójczego. Tak się wydaje. Ten bardzo aktywny środkowy obrońca. Duże brawa. Kacper Urbański to jest najlepszy nasz zawodnik w tym meczu. Tak. Do gola dokłada też, trzeba powiedzieć, przepiękną asystę. Podanie, które minęło całą linię defensywną. Tak jest. Słynie tutaj atak prawą stroną. Lewicki będzie miał okazję do strzału. Strzelał tymczasem Urbański. Jest tryk, poszedł. Jest trafienie na 3-0. Kacper Urbański bohaterem tego meczu. Dokładnie. Tym razem bez asysty, ale też ważną rzecz zrobił Tomasz Pieńko. Ale teraz będzie koniec. Na posterunku Kacper Urbański po wybiciu piłki z przedpole karne. On ją wybija. On zalicza ostatni kontakt z piłką w tym meczu i myślę, że to jest dobry symbol występu piłkarza, pomocnika Bologni, który był bohaterem naszej drużyny w drugiej połowie. Widzą Państwo strzelców goli. Dwa razy trafia Urbański.